To jest część pracy, którą wykonałem w ramach projektu EduScience. Chodzi mianowicie o to, że w Raciborzu mamy dość potężne stanowisko skrzypa olbrzymiego. Jest to roślina, bylina pod ochroną w tej chwili. Nieliczne miejsca w Polsce są takie, gdzie to występują. Ale jest to ciekawe z tego tytułu, iż jest to roślina rzeczywiście reliktowa. Roślina, którą można nazwać żywą skamieliną, ponieważ jej pobratymcy sprzed około 400 milionów lat stanowiły potężne pseudo-drzewa, które w wysokości do 35 metrów dorastały. Pnie miały średnicę rzędu 4 metrów. I te właśnie byliny są tworem węgla kamiennego. Z nich powstały pokłady węgla. Jako że na Śląsku mieszkamy, ta tematyka jest dość taka nam bliska, ciekawa. I wtedy próbowałem w ramach tej pracy i w ramach też wycieczek pokazać, że w tej chwili las, który nazywamy karboński, który dorasta do metra wysokości, a pod nim około 600-700 metrów są pokłady węgla, które z takiegoż właśnie lasu przed milionami lat o wysokości rzędu 30 metrów te pokłady powstały. Jest dużo różnych ciekawostek i jak to zawsze mówię, przyroda nie gra w małe jakieś biznesy, robi wielki przerób. Że aby uzyskać kubik węgla, to trzeba na to 200 kubików tego właśnie lasu karbońskiego. To jest niewyobrażalne. Pokutuje mit, iż węgiel to skamieniałe drewno, co jest oczywiście fikcją. W czasie, kiedy rosły widulaki, skrzypy, które tam nazywamy odpowiednio sagilariami, czyli pedondronami, to z kolei drzew jeszcze w ogóle nie było na świecie, tylko te właśnie byliny, chaszcze nie miały konkurencji i mogły gwałtownie rosnąć. W Raciborzu skrzyp jest w kilku miejscach. Największe stanowisko to Racibórz Brzezie, a również w lesie Obora znajduje się mniejsza taka łączka, ale ta brzeska jest najbardziej w Brzeziu, najbardziej rozbudowana. Ponieważ ten materiał był prezentowany na portalu EduScience i na stronie EduScience'owej, którą mamy wewnętrzną, taką kodowaną, nie wiem w jaki sposób kierownictwo Muzeum Geologicznego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie się tym zainteresowało i otrzymałem propozycję, czy może ten mój materiał być w Nocy Muzeum wykorzystany z podaniem źródła, i z podaniem, że to jest EduScience. Oczywiście z radością się zgodziłem na to. Jednocześnie zostałem zaproszony na tą Noc Muzeów i tam też zostaliśmy dość ładnie przyjęci, bo pokazano nam zbiory, prawie wszystkie tak jak są ogólnie dostępne, plus niektóre zbiory specjalnie. Wielką radością było dla mnie, że doktor Banaś oprowadził mnie po pracowni takiej izotopowej, badania długości życia materiałów biologicznych. I tam też od kierownika muzeum padła propozycja, abym jako Racibórz wraz, tak się mówiłem, z kierownikiem stacji sejsmicznej mam przeprowadzić wykład dla publiczności w połowie listopada o tematyce będzie historycznych pomiarów sejsmicznych w Raciborzu i również tych bieżących oraz związku z szybkością fali sejsmicznej i strukturami geologicznymi. Także to jest taka dość ciekawa propozycja.